rozgrzewka powinna zawsze składać się z dwóch podstaw – truchtu oraz stretchingu. Trucht ma na celu łagodne wprowadzenie w trening poprzez przyspieszenie krążenia i zwiększenie ukrwienia mięśni. W zależności od założeń treningu może on trwać od 3 do 10 minut. Stretching przygotowuje nas do wykonywania pracy w pełnym zakresie ruchu. To niezbędny element rozgrzewki, który uelastycznia mięśnie i niweluje ryzyko urazu w zaplanowanym treningu. Stretching wykonuje się łagodnie, bez przekraczania granicy bólu. W zdrowym organizmie w trakcie rozciągania granica ta powinna się przesuwać. Zobaczcie kilka podstawowych ćwiczeń. Odpychamy się od ziemi i to będzie koniec pierwszej części podstawowej rozgrzewki, takiej stretchingu.